Gniezno. Rolnicy z gminy Witkowo obchodzili swoje święto. Uroczystą mszą świętą oraz barwnym korowodem rozpoczęły się dożynki gminy i miasta Witkowo. Dożynki to podziękowanie za plony oraz podsumowanie całorocznej pracy i trudu rolników, czyli wielu mieszkańców gminy. Należy chylić głowy przed tymi, którzy tą ziemię uprawiają. Wiemy, że ziemia jest warsztatem pod gołym niebem. Jeśli nie jest pielęgnowana, to nie daje żadnych plonów. Jeśli jest, to jest naszym żywicielką. I właśnie za tą uprawę dziękujemy wszystkim rolnikom. Jednym z punktów programu był konkurs wieńców żniwnych. W zmaganiach o tytuł najładniejszego wieńca zwyciężyła wioska Wiekowo. Drugie miejsce zajęło Małachowo Złych Miejsc, a trzecie należało do Gorzykowa. W konkursie tym nie było przegranych, ponieważ każda z wiosek prezentująca swoje wieńce otrzymała nagrodę od burmistrza. W tym roku dożynki odbyły się w wyjątkowo słoneczną niedzielę. Dzisiaj pogoda jest idealna. Nie jest za gorąco, nie ma deszczu, więc myślę, że to też wpłynęło na to, że ludzie tak dopisali i są obecni tutaj. Wiadomo, że dożynki to jest czas wspólnych spotkań, wspólnej zabawy. Myślę, że temu wszystkiemu towarzyszy dobra atmosfera, a będąc na tych dożynkach, myślę, że każdy będzie mógł mieć więcej optymizmu na przyszłość. Organizatorzy zapewnili przybyłym na plac targowy mieszkańcom wiele atrakcji. Były to degustacje lokalnych przysmaków, występy zespołów i orkiestr, loteria fantowa oraz zabawy dla najmłodszych. Dzięki temu rolnicy z gminy Witkowo mieli szansę zebrać siły na kolejny rok.